Witam Państwa serdecznie. To, co widać za mną z tyłu, to jest dworzec komunikacji kolejowej Walst, a jest miasteczko 30 km od Brukseli. Wiele lat jestem na emigracji, tak jak wielu Polaków, z różnych powodów. A Adam Gradecki z Iwoną Chojnacką są w Kanadzie i są wielkimi podróżnikami, podróżując po Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej od 8 lat. Odwiedzili bardzo wiele ciekawych miejsc. Zobaczcie, co mi dzisiaj przesłali, jakie nagranie ciekawe. Za co dziękuję Adamowi i Iwonie. Witajcie, kochani. Od 8 lat podróżujemy po trzech Amerykach i dzisiaj znajdujemy się w historycznym miejscu w Argentynie, w prowincji Misiones. Przed tym drzewem, historycznym drzewem. Co się tutaj wydarzyło? Pierwsi polscy emigranci, którzy tutaj przybyli w 1937, 8, 9 roku, przed wojną, II wojną światową, wykupili te tereny, niestety nic nie dostali za darmo. Musieli za to zapłacić. I pierwsza rodzina, która tu się osiedliła, pod tym drzewem, które było wtedy małe, wybudowali szałas prymitywny, żeby mieli gdzie zamieszkać. Tutaj urodził się ich pierwszy syn. Przyjechali z dziećmi, ale pierwszy syn, który ich się urodził, tutaj. To był Kazimierz, który dzisiaj jest, który dzisiaj zajmuje się muzeum w mieście Wanda. Przywiózł nas na swoje miejsce. Skąd pochodzi? Mówi po polsku. Wytłumaczył nam wszystko, co tutaj, całą historię. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Chciałem wam przypomnieć. My jesteśmy emigrantami. Od 30 ponad lat mieszkamy w Montrealu, w Kanadzie. I ja jestem w szoku. Spotkałem ludzi, którzy są tu urodzeni, mówią po polsku bardzo dobrze. Nigdy w Polsce nie byli. I są patriotami tak wielkimi, że to przechodzi moje wyobraźnie. A do tego są bardzo dobrze powiązani z ludźmi, którzy pochodzą z innych rejonów świata. Proszę bardzo. Mamy tutaj sąsiada, który jest, pochodzi z Białorusi. Białoruś. Proszę bardzo. Kazimierz mówi po polsku. Przedstaw się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A po trzech godzinach rozmowy z Aleksandrem. Tak, dowiedziałem się. Umieją mówić po rusku. To po rusku my mówimy. Tak, ale białoruski. Ale rozmawialiśmy normalnie przy stole po polsku. Tak, prawda. Czy wy możecie sobie to wyobrazić? Ludzie przyjeżdżają oglądać te piękne wodospady w Iguazu. Tak, wstępują do muzeum w Wandzie. Ale jeżeli chcecie poznać tą kulturę, przyjedźcie tutaj. Tak. Dowiedzcie się prawdziwą historię od korzeń, jak to wszystko powstało, jak to istniało i do dzisiaj funkcjonuje. To są momenty, które niestety zanikną. To są ostatnie momenty, kiedy możecie z tego skorzystać i doświadczyć tego, czego ja nie potrafię opisać sam. Dziękuję wam. Dziękuję. Dziękuję.